Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zjawienie się. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak wygląda ten kontakt z tymi pracownikami z najmłodszego pokolenia w czterech zupełnie różnych organizacjach, w czterech zupełnie różnych obszarach. I celowo tak konstruowaliśmy ten panel, żeby były osoby reprezentujące kompletnie różne typy organizacji, no bo to daje nam różne perspektywy. Zaczniemy od pytania pierwszego skierowanego tak naprawdę, może będziemy szli po prostu od mojej lewej, czyli taką kolejnością. Każdy z Państwa będzie miał chwilę na wypowiedzenie się, po czym będzie kilka minut na luźną dyskusję ze strony i panelistów, i publiczności. Czyli po rundzie każdy z Państwa może zabrać głos, do czego zachęcam, bo to jest ten fragment, gdzie po prostu rozmawiamy ze sobą i staramy się podzielić doświadczeniami. Więc pytanie pierwsze, jacy Państwa zdaniem są ci pracownicy faktycznie z tego młodszego pokolenia? Dużo już dzisiaj o tym mówiliśmy, ale może macie inną perspektywę niż to, co mówiliśmy, może widzieliście coś innego. Jakbym mógł dać Pani jako pierwszy mikrofon, o, z tej strony, jak to wygląda w Nokii? Myślę, że dla Nokii i myślę, że sektora IT we Wrocławiu to jest trochę pytanie nie jacy są pracownicy, tylko jacy my jesteśmy, dlatego że średnia wieku we wrocławskiej Nokii to jest 32 lata. Prawie 80% naszych pracowników ułapie się w te widełki millennialsów, a 60% naszych menadżerów to millennialsi. Więc to jest pytanie o to, jacy my jesteśmy i jak można z nami współpracować i co dajemy gdzieś tam na zewnątrz. I myślę, że zdecydowanie ważne dla nas są wartości firmy. I transparencja jest jedną z nich. I na przykład jak my sobie radzimy z tym, żeby nasi menadżerowie byli transparentni. Pytamy o to na rozmowie kwalifikacyjnej i wybieramy takich, którzy są transparentni. No i wtedy ten problem jakoś mniej lub bardziej się rozwiązuje. Więc nie wydaje mi się, żeby transparencja była wyzwaniem. Transparencja jest po prostu naszą cechą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo ważny jest dla nas balans między życiem prywatnym a życiem służbowym. Bardzo ważne jest dla nas to, co chcemy osiągać poza pracą, ale też bardzo ważne jest dla nas to, co osiąga nasza firma. To znaczy zależy nam na tym, żeby pracować w firmie, która jest zgodna z naszymi wartościami i dostarcza na zewnątrz i wewnątrz te rzeczy, które są dla całego ekosystemu gdzieś tam istotne. To powiedziałabym, że tak to dla nas wygląda i myślę, że w dużej części sektora IT, który po prostu jest tworzony przez osoby, które się urodziły w tym pokoleniu. Super, dziękuję bardzo. Pytanie, jacy są z Waszej perspektywy ci pracownicy i w ogóle ludzie, z którymi macie z tych w różnych sytuacjach, czy to na uczelniach, czy w różnych innych miejscach, w porównaniu do poprzednich pokoleń? Ja najpierw dam kontekst sytuacyjny, bo chciałabym powiedzieć, że będę patrzeć z perspektywy osoby, która ma 30 plus i współpracuje i pracuje i uczy się z młodymi ludźmi 20 plus, prawda? Jacy oni są? Oni są tak naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, to po pierwsze. I tutaj czasem jest tak, że niektórzy z nas podchodzą do nich jak psy do jeża, że tak powiem. Mianowicie wydaje nam się, że nie umiemy się ze sobą komunikować i nie potrafimy się gdzieś znaleźć pośrodku. To jest kwestia pewnej tolerancji wzajemnej. Tak? Dla mnie i dla mojej obserwacji, z mojej obserwacji wynika, że po prostu potrzebują zasady transparentności absolutnie. Potrzebują tego, żeby mieć też kontekst sytuacyjny i wiedzieć, gdzie trafiają. Dokładnie wiedzieć, jakie są zasady, jakie są reguły i o co tak naprawdę chodzi. I albo wejdą z nami w ten kontakt i pójdą dalej z nami jako pracownik i będą z nami tworzyć coś, albo po prostu stwierdzą, że coś jest nie tak i już na samym początku się wycofają, bo to młode pokolenie, to pokolenie 20+, jest takim pokoleniem, który ta prawdziwość, ta rzetelność jest dla nich to bardzo ważne. Jeżeli nie, no to nie, tak? Nie są bardzo przywiązani do miejsca, w którym pracują. Tym samym nie ma problemu z tym, żeby nagle stwierdzić, że to nie jest moje miejsce, to nie jest to, co ja chcę robić i nie podoba mi się to i nie podoba mi się w jaki sposób, dlatego ja bardzo dziękuję. Potrafią przyjść też często z dnia na dzień powiedzieć najpierw w rozmowie, nie podoba mi się, nie chcę tego, co z tym robimy, jeżeli nie, to po prostu rezygnują i idą dalej. Super, dziękuję bardzo. Jak to wygląda z perspektywy firmy, która próbuje łączyć produkcję z kompletnie nowymi branżami, takimi jak Lean czy Kaizen? Ja się tutaj muszę podpisać, bo u nas średnia wieku w firmie to jest 28 lat, więc tak naprawdę też jakby ciężko mi porównywać milenialsów do kogokolwiek innego, bo u nas pracują sami milenialsi i tak naprawdę wydaje mi się, że
trochę właśnie to, że jesteśmy grupą młodych ludzi, zapaleńców, z energią, z pomysłami, to powoduje, że jesteśmy taką firmą, jaką jesteśmy i jakby to jest właśnie potencjał tego pokolenia, który fajnie jest wykorzystać. I podpisuję się tutaj też rękami i nogami przed tym, co mówiły poprzedniczki, jeśli chodzi o transparentność, to na pewno jest podstawowa cecha. Jakby firmy, które nie są gotowe na to, żeby się z tym pracownikiem szczerze, otwarcie, autentycznie komunikować, żeby dawać rzeczywistą informację zwrotną, żeby nie wiem, pozwolić zajrzeć w strukturę kosztów i tak dalej, jakby no, muszą się liczyć z dużym wyzwaniem. Natomiast jeżeli firma jest otwarta na to, że chce z tymi pracownikami rozmawiać szczerze, chce jakby dzielić się nie tylko sukcesami, ale też porażkami, to się okazuje, że można zbudować niesamowicie zaangażowany zespół, który no, wnosi tak dużo świeżości i kreatywności, czego mi zawsze brakowało jeszcze zanim zacząłem działalność na własną rękę, gdzieś tam pracując w różnych firmach, to jeszcze było tak ładnych parę lat temu, to były takie mocno X-owe firmy i tam się właśnie robiło rzeczy, bo tak. Jakby to, mimo że ja się metryczką do końca do pokolenia milenialsów nie zaliczam, ale mentalnie już tak. I to było też coś, z czym się od początku nie zgadzałem, więc jakby otwierając tą nową firmę, zapraszając ludzi do współpracy, postanowiliśmy sobie jedną ważną rzecz, że to będzie robione inaczej niż miejsca, w których pracowaliśmy do tej pory. No i to się sprawdza. No, firma jest już 10 lat na rynku. Cały czas tworzy jakieś nowe rozwiązania i w zasadzie dostosowuje się też do tych zmieniających się okoliczności. Ale wydaje mi się, że to by nie było do zrealizowania tak prosto, gdybyśmy mieli na pokładzie samych przywiązanych do tradycji ludzi, którzy lubią robić w kółko to samo. Dziękuję pięknie. Jak to wygląda z perspektywy Urzędu Miasta? No właśnie, urząd bardziej taka tradycyjna organizacja. Mi się wydaje, wesprzyjcie mnie tu proszę, że u nas więcej X-ów niż tych milenialsów. No u mnie w biurze generalnie pokolenie X, że tak powiem, dominuje, ale to, że organizujemy tę konferencję, świadczy o tym, że jesteśmy otwarci na nowe i też mam szczęście i miałam do takich szefów, dla których ta transparentność i szczerość zawsze była ważna, tak? I te relacje są ważne w organizacji, ale w sensie bardziej chyba myślę tutaj o komórkach, o departamencie, bo nie będę odpowiadać za cały wielki urząd. Czynnik ludzki bywa zawodny, ludzie są różni. Bardziej jak sobie pomyślę o milenialcach, to chyba tacy, którzy gdzieś tam się starają o staż, ale nie kojarzę też przypadków takiego jakiegoś ekstremalnego niedogadania się. My jesteśmy tak specyficzną sytuacją, że to, co widzę, szanse, gdy chodzi o to następne pokolenie, to, że muszą widzieć sens, muszą mieć jakieś, widzieć w czymś sens, poczucie misji i tak dalej, no to chyba miejsce pracy nasze to jest dla ludzi z poczuciem misji. Biuro Rozwoju Gospodarczego, no to my w zasadzie w większości tak podchodzimy, lubimy tą pracę. Po prostu ja lubię moją pracę dla miasta i liczę, że z kolejnego pokolenia również przyjdą ludzie, dla których to będzie ważne. No a pewne rzeczy, co tu Łukasz opowiadał, kwestia sensowności, procedur czy coś, no to też liczę, przyjdzie więcej. Może niektóre są czasochłonne i tak dalej, ale jak przyjdzie więcej tych kolejnych, no to będzie ta siła, że tak powiem, aby zmieniać. Super, tutaj mikrofon. Chciałabym zwrócić na taką jedną rzecz uwagę, mianowicie ta transparentność i tak dalej, ale też bardzo często z osobami, z którymi rozmawiam, mam styczność, one bardzo mocno podkreślają atmosferę. I kiedy ktoś młody szuka pracy, to pierwsze, które pada, to u nas jest super atmosfera, następnie pada i dobrze płacą. To są najczęściej dwie zmienne, które jak ludzie sobie polecają między sobą pracę, to mówią właśnie, atmosfera jest fajna, fajni ludzie, i dopiero później pada pieniążki, które mogą dostać za swoją pracę. Więc to też jest takie... Tak.
tutaj jest dobry moment, żeby włączyć, jeżeli ktoś z Państwa chce się podzielić, bo tak jak usłyszeliśmy wątek, ta transparentność jest szczególnie trudna, bo przecież bardzo wiele firm działa na takiej zasadzie, że mimo wszystko wszystkie dane są w rękach szefa, tak? Potem gdzieś tam dystrybuowane trochę bardziej w dół. I jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy przychodzi 25-latek i mówi, ok, jestem 3 szczeble poniżej prezesa, no ale ja bym chciał wiedzieć, dlaczego my tak robimy i w ogóle jaki to ma biznesowy sens i cel. Państwa perspektywa też na to, jeżeli ktokolwiek chce skomentować coś, co odpadło, to jest dobry moment. To może my tutaj z koleżanką sobie pozwolimy podzielić się naszymi spostrzeżeniami. My jesteśmy z organizacji piętro niżej, tak naprawdę trzecie i czwarte piętro należy do nas. Jesteśmy z firmy Ultimo. Jak to wygląda u nas? Nasza organizacja teraz aktualnie się zmienia, bo wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom milenialsów. Wprowadziliśmy workplace'a, tak, czyli takiego Facebooka naszego firmowego i tam inicjujemy różne aktywności dla naszych milenialsów, ale nie tylko, bo tak naprawdę dla wszystkich. Tutaj koleżanka zaproponowała taką inicjatywę granie w gry po pracy. O dziwo, bardzo dużo osób jest chętnych do tego typu aktywności. Tak? Zgłaszają się, są chętni, żeby dzielić się pomysłami. Co jeszcze ciekawego? To może ja ci przejmę mikrofon trochę. Ja chciałam też dodać, że te wartości, o których mówimy z perspektywy młodego pokolenia, nie ukrywajmy, że one też są dla nas ważne. To jest nam potrzebne z perspektywy naszej motywacji, żeby wiedzieć dlaczego. Tylko ta różnica trochę polega na tym, że oni mają więcej chyba odwagi w sobie, żeby zadać to pytanie dlaczego. Tak? To jest ten moment, w którym my starci wiekiem, tak patrząc na nas, 30+, czujemy tą ulgę, że oni się pojawiają u nas, bo oni mają tą odwagę zapytać, a dlaczego? To róbmy to z sensem, bądźmy przejrzyści. Okej, okay. Czy ktoś jeszcze chciałby skomentować? Bardzo fajny głos, bardzo dziękujemy. Okej, okay. To w takim razie oddajemy mikrofon jeszcze prelegentom. Jeszcze pytanie uzupełniające o to, bo trochę odpowiedzieliście na kolejne pytanie, które miałem zamiar zadać, czyli o największe wyzwania w pracy z tym pokoleniem, ale gdybyście mogli podzielić się jakimś takim może jednym konkretną rzeczą czy dwoma, które doświadczyliście, które jednak wymagały bardzo takiego trochę albo nagięcia się, albo przynajmniej zmiany w myśleniu w stosunku do tego, co było wcześniej, żeby poradzić sobie, żeby stworzyć fajną przestrzeń do pracy dla ludzi w tym wieku. Jakie są takie największe wyzwania, z którymi się musieliście zderzać, jeżeli chodzi o to pokolenie? Wiem, że jest trudne. Wydaje mi się, że to już zostało tutaj wspomniane przez koleżanki wcześniej. Największym wyzwaniem z mojej perspektywy był fakt tej ogromnej szczerości. Tej szczerości, która nie ma potrzeby zrobić krzywdy komukolwiek, tylko to jest szczerość i taki głos prawdziwy z danej osoby. Czyli osoba, która przychodzi do szefa i ma 24-25 lat, jest świeżo po studiach i zwraca uwagę na jakąś kwestię, która jest dla niej ważna. Ona nie przychodzi wytykać błędy, tylko przychodzi się albo dowiedzieć, albo z chęcią skorygowania pewnych rzeczy. I to jest dla mnie 30+, tak, będąca w organizacji, w której się bardzo często odpowiadało, bo tak. To było dla mnie zadziwiające, że nie ma problemu przy ekspresie do kawy zadać pytanie, no ale dobra, dlaczego ja taką premię dostałam? Tak? Nie ma, że to jest na otwartości, że to nie jest umówione spotkanie z danym szefem, z daną osobą, tylko po prostu otwarte pytanie, które dla niektórych może być zadziwiające, a dla niektórych, dla tego młodego pokolenia nie jest żadnym problemem, od choćby zwrócenie uwagi. Ostatnio miałam taką sytuację, kiedy na studiach, na które uczęszczam, jest to pierwszy rok, są młodzi ludzie i jedna z pani tutor zapytała, no dobrze, ale jest cokolwiek w tej uczelni, co wam się podoba? I koleżanka 21 lat wstała, nic mi się tu nie podoba, dlatego wychodzę. I wyszła. Tutor zdębiała, mniej więcej jestem podobna wiekowo, tak? 35 lat mniej więcej z panią tutor. Ja zdębiałam, pani tutor zdębiała, po czym stwierdziłyśmy, zostając we dwie praktycznie na sali, bo większość też wyszła, że ta dana osoba chciała po prostu wyrazić, że jej się nie podoba. Bo wyszłam na zewnątrz i mówię, Klaudia, ale to emocje, zła jesteś, coś? Nie, no zapytała, to jej powiedziałam. A że się śpieszyłam na pociąg, to wyszłam. I tyle. Super. Bardzo, to jest bardzo, bardzo takie... może i trochę momentami ekstremalne, ale dla pewnego trendu, to ekstremum jest kontynuacja pewnego trendu, który jest bardzo realny. Super. To pójdźmy w tą stronę, mówię tak. Największe wyzwania, największe takie rzeczy, które wymuszały jednak pewną zmianę sposobu myślenia. Okej. To ja nie będę miał zbyt wielu takich historii, ale to chyba wynika z tego, że jakby nasz sposób myślenia jest spójny z tym pokoleniem i
Z jednej strony działamy w branży Lean, gdzie zadawanie pytania, dlaczego coś robimy, to jest fundament w ogóle tej filozofii i jakby bylibyśmy hipokrytami, sprzedając produkty, wspierając ten Lean, a sami tego nie robiąc. Więc jakby z definicji trochę musimy być otwarci na kwestionowanie rzeczywistości i w kółko zadawanie sobie pytania, ale właściwie po kiego my to robimy i czy to ma sens. To, co mi się wydaje, jest w tej chwili takim dużym wyzwaniem, co też trochę tutaj może było słychać w czasie tych wcześniejszych wykładów, to jest chyba taki lęk przed nieznanym wśród tego starszego pokolenia, tak? Jakby i jakby to jest może to wyzwanie, które rzeczywiście funkcjonuje. To tak rozmawialiśmy tutaj w kuluarach z kolegą Marcinem i przy okazji taka naszła mnie refleksja, że to jest trochę takie podobny moment w historii, jaki był, nie wiem, za czasów pokolenia hipisów. To byli ludzie, którzy jakby pojawili się w tak odmiennej formie, że wszystkich to ścięło. Po czym tak naprawdę po paru latach, jak już przestali, jak zgolili włosy i zaczęli się jakoś bardziej po ludzku ubierać, to tak naprawdę zdemolowali rynek, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak? Jakby to pokoleniu hipisów zawdzięczamy Steve'a Jobsa, Billa Gatesa i właściwie cały nowoczesny biznes, ale też jakby zmianę podejścia w ogóle do kreowania produktu, tak? To nagle użytkownik i user experience stanęło w centrum, gdzie wcześniej to jednak użytkownik był naginany do produktu. Więc tak naprawdę to pokolenie pojawiło się na świecie w taki bardzo spektakularny sposób, wszystkich nastraszyło, po czym zrobiło coś świetnego, więc jakby to tak popatrzeć na to z tej perspektywy, to może poczekajmy, co będzie, nie? Bo mi się wydaje, że nie ma się czego bać i tak naprawdę to, że w tej chwili wiele się zmienia, to bać się powinni co najwyżej ci, którzy na te zmiany nie są gotowi. Natomiast jeżeli jest w nas otwartość na rozmowę, jest w nas otwartość na zmianę paradygmatów, to możemy na tym wszyscy tylko skorzystać. Super. No, a jednak bardzo fajnie, coś bardzo fajnego miałeś do zaoferowania. Jak to wygląda z perspektywy urzędu? Znaczy z perspektywy urzędu trudno mówić, tak? Bardziej powiem ze swojej perspektywy. Okay. Ale ja bym się tutaj zgodziła z przedmówcą, bo tak jak w głowie sobie myślałam, to mówię, jakby otoczenie moje zdominowane jednak przez X-y, ale to, co tutaj pani mówiła, tego typu sytuacje, no to właśnie dla mnie wyzwaniem będzie, jak sobie poradzę, tak? Na początku szok i tak dalej, ale jestem otwarta, cieszę się, że mam świadomość i będę chciała ją jakby poszerzać, no bo nie ma odwrotu od tej sytuacji. Tych ludzi będzie coraz więcej i oni zdominują świat, tak? Więc umiejętność właśnie tej współpracy, też widzę pewne pozytywne rzeczy, korzyści, tak? Mówię, chociażby pojawi się coraz więcej ludzi pytających o sens, to co w branży tutaj jest oczywiście, że tak powiem, naturalne, ale w rzeczywistości na przykład urzędowej to bardziej jest takie przyjmowanie nakazów odgórnie. No są, my też mamy specyfikę, pewne ustawy nas do czegoś, że tak powiem, zobowiązują, ale widzę też pozytywy i nastawiona jestem i otoczenie wokół mnie również na to, żeby stać do tego. Wyzwaniem dla mnie, a może lękiem jest, czy nadążę. Kiedyś zawsze każde pokolenie odpada, chciałabym móc nadążyć, tak? A zobaczymy, jak będzie. Super, dziękuję. Wrócimy tutaj, być może powiedziała pani na początku, że średnia wieku jest 32. To jeżeli chodzi o to, jak sobie radzić 30-latkami, to na pewno wiecie. Pytanie, co kiedy teraz przychodzą ludzie 22-23-letni, którzy też się różnią. Ostatnio miałem bardzo ciekawą rozmowę z relatywnie młodym człowiekiem, takim 26-letnim, i on mi powiedział bardzo ciekawe zdanie. Mówi, wiesz co, Łukasz, bo ja ci powiem tak. Ja jestem tam rocznik właśnie 92 i jest, tak sobie myślę, że nasz rocznik to jest ostatni normalny, bo po nas wszystkie kolejne, i tu już padło kilka niecenzuralnych słów. I teraz to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że z perspektywy
współczesnych na przykład 30-latków, dzisiejsi 20-latkowie albo 15-latkowie są równymi kosmitami czasami, jak dla 50-latków 25-latkowie czy 30, tak? I teraz pytanie, jak wobec tego poradzić sobie z coraz młodszymi pracownikami, bo przyjmujecie relatywnie coraz młodszych. Jak w tym momencie, czy tu się pojawiają jakieś nowe rzeczy, których wcześniej nie było? Myślę, że ten pierwszy etap, pierwsza fala to są takie osoby, które są podobne do nas. Mamy tendencję do zatrudniania osób podobnych do nas, więc jeszcze mamy taką możliwość, żeby nie radzić sobie z tym jako z problemem. Tak zakładam, ale rzeczywiście myślę, że taką miałam refleksję, jak tutaj przychodziłam, że dla nas bardziej adekwatna byłaby już o następnym pokoleniu konferencja, w którym siedzielibyśmy po tej drugiej stronie i zadawalibyśmy pytania. Na pewno to jest interesujący i pomysł na kolejne spotkanie. Okej, dobrze, to w takim razie spróbujmy z innej strony, bo tak dochodzimy do wniosku, że super generalnie oni są świetni, no to ja mam pytanie trochę prowokujące. Na szkoleniach często, na początku szkolenia robimy takie zadanie, gdzie proszę ludzi o wypisanie stereotypów na temat pokolenia milenialsów i najczęstsze hasło, które pada, pierwsze słowo właściwie, brzmi roszczeniowi. Tak? To jest słowo, które pada najczęściej, absolutnie. I pytanie, które chciałbym zadać brzmi, dlaczego są tak odbierani? Które ich cechy, waszym zdaniem, sprawiają, że często ci 40-50-latkowie, którzy są ich przełożonymi, którzy ich zatrudniają, mogą postrzegać ich w ten sposób? Jakbyśmy mogli zacząć rundkę tym razem od Grzegorza i pójdziemy w tą stronę. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czemu tak może być? Co powoduje, że takie słowo, bo ono jest mocne jednak, co powoduje, że ludzie tak ich odbierają? Bo oni tak samo jak nie boją się pytać dlaczego, tak samo nie boją się powiedzieć, że chcą więcej zarabiać. Po prostu jakby nie mają w sobie tej pokory, którą te starsze pokolenia nosiły, gdzie wydaje mi się, że, nie wiem, nie jestem ekspertem, ale to jest moje takie przemyślenie, że trochę chyba było tak, że kiedyś jak się wychodziło na ten rynek pracy, to człowiek tak wiedział, że najpierw się musi nauczyć, to on tak będzie tam pokornie sobie chodził i się uczył, i potem się doczłapie do jakiegoś wyższego stołka i tak dalej, a jakby teraz nagle wyszło nam pokolenie, które z jednej strony jakby żyje w tym cyfrowym świecie, więc jest zbodźcowane bardzo mocno, więc potrzebuje tej stymulacji. Też jest nauczone tego, że można znaleźć drogę na skróty. Patrz, gry wszelkiej maści i tak dalej, tak? Gdzie jesteśmy w stanie pójść szybko do celu i wcale nie musimy iść tą okrężną drogą. Wreszcie pokolenie, które chce być doceniane za swój realny wkład, i nie patrzy w tym momencie na to, ile ma wysługi lat, tylko ile wnosi realnie do organizacji. Ludzie po prostu potrafią się wycenić, więc jakby, czy oni są roszczeniowi? Nie, oni są realistami moim zdaniem. Okay, dziękuję bardzo. Ale mają właśnie tę odwagę, żeby to komunikować, tak? Coś, czego wcześniej nie było. Plus mi się wydaje, że ta roszczeniowość, to odbieranie roszczeniowości wynika z tego faktu, że no w pokoleniu poprzednim właśnie pieło się cierpliwie po ścieżkach, drabinie kariery, a tutaj po prostu i wielu jakby osiąga te swoje cele i człowiek sama się na tym łapie, no 35 lat, nie wiem, prezes jakiś i tak dalej. I często biorą sprawy w swoje ręce, czyli mają odwagę pójść do szefa, bo ja to i to, tu chcę awansować i awansują, tak? A kiedyś to się czekało, w tym wieku dopiero i tak dalej. I to może też jest taki moment, kiedy właśnie patrzymy na nich, mówię tutaj o X-ach, na zasadzie, kurczę, człowiek tu taką pracą musiał do czegoś, a tutaj bach, bach i już... Jest tu, gdzie ja jestem, tak? Ale i tej odwagi zazdroszczę, tak? Tej odwagi zazdroszczę i to jest często coś, czego co zadziwia, tak? No jak on przyszedł i tak sam z siebie tu się zapytał. Okej, super. Myślę, że jeżeli myślimy o tym, że ktoś myśli, że jakieś ludzie są roszczeniowi, to w sektor IT można powiedzieć, że no tutaj mocno można by było powiedzieć, że wpływa na ten stereotyp w cudzysłowie. Zakładam, że to po prostu dotyka ważnej wartości dla tych dwóch grup i stąd taka bardzo emocjonalna i reakcja, która no, tak mocno jest wyrażana. Jaka to jest wartość? Czego to dotyczy? No, to jest dobre pytanie. na mówienie o swoich potrzebach. Mhm. I my już wtedy inaczej to odbieramy. Dokładnie.
To jest dla mnie ważne, to jest moja potrzeba, ja chcę tego. A jeśli to nazywamy roszczeniowością, no to wtedy od razu w nas się uruchamia ten mechanizm obronny, przecież my się będziemy bronić przed tymi niedobrymi, roszczeniowymi młodymi ludźmi. To jest po pierwsze komunikowanie potrzeb, ale też proszę zwrócić uwagę, że to pokolenie, o którym mówimy, tak naprawdę ma ogromny dostęp do kursów, szkoleń i wszystkich tego, co pokolenie Y de facto nie miało. Ono przychodziło i dopiero wtedy, tak jak pani wspomniała, tuptało pewne rzeczy, wytwarzało pewne ścieżki i tak dalej. Tu w tym momencie mamy młodych ludzi, którzy mogą zapłacić X złotych, pójść na konkretne szkolenie, więc w tym momencie ich wartość w ich mniemaniu jest wyższa. Rozmawiając z młodym człowiekiem, który jest w tej chwili, on będzie bronił pracy magisterskiej, on wspomniał, że idąc na rozmowę o pracę, mówi, ja mam 4 kursy do danej firmy i ja wiem, że na dzień dobry ja chcę 4000 na rękę. Ja byłam zdziwiona. Mówię, no ale dlaczego? Ja mówię, no bo ja znam swoją wartość. Ja wiem, że ja poświęciłem czas na to, żeby skończyć ten kurs. Ja wiem, że poświęciłem pieniążki, dlatego też tak się wyceniam. Natomiast dopiero odpowiedź na to pytanie zdała mi, jakby przewartościowała w mojej głowie, że to nie jest roszczeniowość, to jest wycenianie siebie, swojej wartości i przygotowywanie się do pełnienia roli pracownika w danym miejscu, w danej firmie. Tak? Przygotowywanie sobie już gruntów pod to, żeby pracować w danym miejscu. To ja może powiem jeszcze swojej perspektywy, bo mam młodszego brata, rocznik 9-2 i on wkroczył teraz na rynek pracy i on opowiada ze swojej perspektywy, jak to wygląda. I mówi do mnie tak, Anka, słuchaj, no ja tam nie pójdę, tam nie ma bilarda, tak? Tam nie ma, w ogóle nie można grać, tak? Nie ma wysyłania na szkolenia zewnętrzne. I po prostu może ta roszczeniowość wiąże się z tym, że my mamy inne potrzeby. I oni mają inne potrzeby, tak? Oni oczekują zupełnie czegoś innego. Ale patrząc na niego, jak on to komunikuje, uważam, że zajdzie naprawdę bardzo daleko. Bo ma odwagę mówić o tym i dostaje to, czego chce. Okej, to w takim razie mówimy dużo o tym, co fajnego może wnieść pokolenie Y, czyli milenialsi. Pytanie w drugą stronę. Co fajnego to pokolenie może otrzymać od roczników wcześniejszych, od pokoleń X, od pokolenia Baby Boomers, czyli tych, którzy byli na rynku dużo wcześniej? Bo mówimy tyle, tak nam się trochę obraz szukuje, że oni są przyszłością i my się dostosowujemy, ale bardzo często na szkoleniach słyszę pytanie gdzieś tak po trzeciej, czwartej godzinie szkolenia, któryś z menadżerów z reguły nie wytrzymuje i mówi, nie no dobra, fajnie, tak, ale kto się do kogo ma dostosować? Dlaczego to my się mamy do nich dostosowywać? Niech oni się dostosują do nas. My też im mamy coś wartościowego do zaoferowania. I teraz pytanie brzmi, faktycznie jakby co mają starsi pracownicy do zaoferowania tym młodszym? Jakbyśmy mogli tym razem zacząć od pani Marzeny? Bardziej chciałem kolejność zachować. Nie znam metryk. Znaczy ja mówiąc o tym, że jestem otwarta i bardziej myślę o nawiązywaniu relacji, współpracy, nie do końca rozumiałam to tak, że mam się dostosować totalnie. Trzeba pewne rzeczy zaakceptować, bo mówię, oni będą w większości i będą dominować, tak? Natomiast myślę, że takie wypracowywanie relacji i też ta szczerość, na której to ma być oparte, wchodzimy w też, że tak powiem, w obszary no, bycia asertywnym i komunikowanie też moich potrzeb, tak? Więc myślę, że pewne wartości, które no, dla nas są cenne, w sensie, żeby ta współpraca lepiej przebiegała. Myślę tutaj, teraz nie chcę powiedzieć, że to pokolenie nie jest takie, tak? Ale na przykład o odpowiedzialności, tutaj ten przykład z dziewczyną, która oświadczyła, nie podoba mi się i wychodzę po prostu ostentacyjnie, no to przyznaję szczerze, kurczę, no zatkałoby mnie, tak? No. No właśnie, czyli też intencje były inne, tak, intencje, ale jakby odbiór był inny. Więc myślę, że rozmowy i komunikowanie rzeczy, na których zależy, tak, i szukanie, wydaje mi się, że to też będzie takie szukanie kompromisów, dogadywanie się, tak, docenianie tego, co możemy od nich dostać, w sensie, no nie wiem, cokolwiek, tak, i informacje o jakichś nowościach technologicznych i ta odwaga, której też na przykład człowiek się nauczy, tak, w komunikowaniu, a z drugiej strony może tłumaczenie chociażby
w jaki sposób komunikują, żeby ten odbiór, tak, odbiór został, może złe słowo, złagodzony, ale żeby oni potrafili zakomunikować to, co faktycznie chcą, że dziewczyna po prostu się spieszyła na pociąg, tylko nie zdążyła powiedzieć, tak, i ostentacyjnie wyszło. Znaczy wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie, że też mogą dużo zyskać, już pomijając no, doświadczenie życiowe, tak, którego nigdy nie nadgonisz. No ale, no nie wiem, powiem szczerze, że nie mam na dzień dzisiejszy pomysłu, co jeszcze, tak? Myślę sobie o doświadczeniu, o wzajemnym od siebie uczeniu się, bo chyba w modelu idealnym tak to powinno wyglądać. Czy... Nie, no mi się wydaje, że jakby rama tej dyskusji trochę narzuciła to, że my teraz mówimy, co my od nich, a to wcale nie znaczy, że tylko my od nich, tak? I jakby to działa w dwie strony i tak naprawdę powinno gdzieś być chyba oparte o jakąś tam synergię, tak? Czyli z jednej strony mamy ludzi otwartych, gotowych dawać informację zwrotną, super, ale też otwartych na krytykę, na przekazywanie tej informacji zwrotnej, na pracę w oparciu o zadania. No i przede wszystkim to są ludzie, którzy chcą się uczyć, tak? Jakby to jest dość charakterystyczne dla ich pokolenia, że jakby chcą się uczyć, są otwarci, ale się muszą mieć od kogo uczyć. No to właśnie dzień dobry, tak? To jakby ktoś też musi tym wszystkim pokierować i jakby to nie jest tak, że nagle, nie wiem, pojawia się ludzie, pokolenie 25-latków, którzy zjedli wszystkie rozumy. Oni po prostu znają swoją wartość, jakby chcą być doceniani, chcą być zauważeni, chcą być partnerem w rozmowie i tyle. Ale to są dalej ludzie, którzy, jeżeli są w relacji pracodawca-pracownik, to oni wchodzą w tą rolę tego pracownika, dają sobą kierować i to paradoksalnie dużo często fajniej się zarządza ludźmi, którzy jakby są zadaniowi i można im te konkretne zadania wyznaczyć i na tych konkretnych zadaniach pracować. To jest bardzo wygodny model pracy, tak naprawdę wygodny do zarządzania. Więc to jest tylko kwestia tak naprawdę tego, żeby właśnie się w odpowiedniej roli też ustawić w tym wszystkim i nie patrzeć teraz na siebie przez pryzmat tego, że no to teraz ja klękam i się uczę, tak? No bo to chyba nie tędy droga. Jest oparte na jakimś zdrowym dialogu między jednym a drugim pokoleniem. Zresztą no, umówmy się, to nie są przybysze z innej planety, są ludzie parę lat młodsi, tak? To, że są inni od nas, no to ja nie kojarzę w dziejach w ogóle takiego momentu, żeby ktoś nie powiedział, że a ci młodzi to są tacy, a owacy, tak? No to jakby zawsze w każdym pokoleniu coś takiego było, nie? I pokolenie naszych dziadków narzekało na pokolenie naszych rodziców i pokolenie naszych rodziców narzekało na nas i tak dalej, nie? Więc jakby chyba nie ma co iść za daleko w tym wszystkim. Okej. Super, dziękuję. Wydaje mi się, że to jest wzajemne. W tej chwili zgodzę się z przedmówcą. Skupiliśmy się na tym, jak jest to młodsze pokolenie, a mianowicie skupiliśmy się na tym, co my możemy od nich. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę chodzi o kwestię wzajemności, bo zarówno my chcemy ich zrozumieć, tak jak oni chcą nas zrozumieć. To nie jest tak, że to, co Łukasz wspominał o kropce nienawiści. Akurat młodzi ludzie już wiedzą o kropce nienawiści, z tego się strasznie naśmiewają w pewnych kręgach, że to co kropka to w ogóle wymysł dorosłych. Tak wielokrotnie to padło, że myśmy sobie wytłumaczyli to jako kropkę nienawiści, tak to żeśmy nazwali, tak przynajmniej gdzieś tam, wiecie, drodzy Państwo, przekazywany z ust do ust i powstała nazwa kropka nienawiści. Ale to jest też to, co Oliwia wspomniała i wyszło z badań, tak, że ci starsi 40+ piszą czyjeś słowa. I tu w tym momencie wydaje mi się, że my możemy im dać pewien kontekst ramowy, dlaczego my pewne rzeczy odbieramy w taki, a nie inny sposób. Skąd my powielamy czyjeś słowa? Na przykład, tak? Te 40+ może wspomnieć, dlaczego ono używa słów mądrych ludzi, co to dla niej znaczy. Dlaczego my skupiamy się bardziej na interpunkcji, a nie wiem, nie korzystamy z eł, on i tak dalej, co dla młodych ludzi bardzo często jest ważne. Więc wydaje mi się, że tutaj to ta wzajemność i pokazanie, jak my pewne rzeczy odbieramy, bo oni chcą słuchać. Oni chcą, bardzo chcą słuchać i chcą się tak jak zostało wspomniane, nauczyć i dowiedzieć się, że to nie jest tak, że my musimy nauczyć się języka, w cudzysłowie, obcego, tylko oni również chcą, bo to nie jest tak, że jesteśmy w dwóch różnych światach. My żyjemy w jednym świecie i chcemy wspólnie i razem prowadzić firmę i razem, nie wiem, zdobywać szczyty. Ja myślę, że to już wszystko zostało powiedziane. Mamy wyjątkowy poziom zgodności. Tutaj jeszcze z sali był jeden głos. Czy ktoś jeszcze może będzie chciał?
Okej, to ja tutaj oddam mikrofon. Ja chciałam powiedzieć, ponieważ ja nie prowadzę firmy, ale pracuję na uczelni i pracuję, bardzo często przyjmuję taką rolę facylitatora pomiędzy studentami, a tym pokoleniem baby boomers i starszych X-ów, starszych ode mnie, którzy no, mają taką tendencję, jak Grzegorz mówił, oceniania tego pokolenia jako w ogóle, które nic nie wie, nic nie umie, jest beznadziejne, wszystko by chciało, a nic nie daje, nie potrafi, nie czyta tych artykułów naukowych, mądrych i tak dalej. Ja próbuję to zawsze przetłumaczyć, wytłumaczyć dlaczego, a z drugiej strony jakby też mówię, słuchajcie, no skoro się obrażacie, że student wam przysłał maila bez tekstu, tylko z załącznikiem, nie napisał, szanowny panie, przesyłam w załączniku pracę zaliczeniową, tak, serdecznie pozdrawiam, to musicie mu to powiedzieć, czy wyście prosili go, przecież on powinien to wiedzieć. Tak, także mnie się wydaje, że tutaj w tym kontekście jakby, skoro to jest pokolenie why, to jakby to my jesteśmy tym pokoleniem, które powinno im powiedzieć why. No nie, więc to jest jakby to najważniejsze, co oni się od nas mogą dowiedzieć. Te wszystkie zasady, tak? To wszystko razem z Łukaszem pracujemy jakby w edukacji, więc jakby wydaje mi się, że to jeszcze wcześniej, przed pracą, to właśnie jakby rola tej edukacji dokładnie na tym polega. Dziękuję. Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, może tym razem od tej strony, dotyczący poczucia, bo to jest pokolenie, które bardzo mocno potrzebuje czegoś, co się popularnie nazywa społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli tego, żeby po prostu świat, żeby firmy sprawiały, że świat jest trochę lepszy. Bo kiedyś było tak, że ludzie przychodzili i nie interesowało ich do końca, co ta firma robi. Ważne było to, czy będzie wypłata. A ostatnio na przykład miałem rozmowę z młodym człowiekiem, który powiedział, że dostał bardzo fajną propozycję, ale od firmy, która ma poczucie, że generalnie nie wpływa dobrze na środowisko, więc on jednak dziękuje. I to jest totalna nowość, coś, czego wcześniej nigdy nie było. Więc jak sobie z tym radzicie wy jako firma, albo co widzicie fajnego, co tutaj może być wartością dla tych młodych ludzi? To znaczy, myślę, że wracając jeszcze do tego poprzedniego tematu, dużym wyzwaniem współpracy międzypokoleniowej i międzykulturowej w każdej firmie jest to, że jest powinien być w teorii jeden system, który pasuje każdemu, tak? Jeden system wynagrodzeń, jeden system dawania sobie feedbacku i tak, jeden system dla wszystkich, tak? I jednym z wyzwań, które my mamy jako to młodsze pokolenie i ta młodsza część naszej firmy jest to, że pracujemy w starym systemie. To znaczy, mamy na przykład wynagrodzenia raz na miesiąc. Nie? No, jakby, no tak jest. Dla wszystkich to jest normalne, ale może my byśmy chcieli trochę inaczej. Nie? I tak dalej, i tak dalej. I to, co się nam udaje robić, i to, co nam się udaje w ten system troszeczkę dopasowywać do nas, to na przykład to, że dwa razy w roku mamy jeden dzień przeznaczony na naszą działalność pozarządową, NGO-sy i tak dalej, i tak dalej. I na przykład dla wielu firm jest to dość duże wyzwanie, żeby te dwa dni przeznaczyć, tak? A no, u nas się to udało. I to jest na przykład jedna z takich naszych sukcesów, że my, ponieważ jest to dla nas ważne, przekazaliśmy to dalej, to zostało włożone do tego systemu i mamy takie dwa dni, które możemy poświęcić na pracę dla innych i chętnie to wykorzystujemy i na przykład chętnie uczymy dzieciaki programować, ale też chętnie uczymy naszych rodziców programować. I na przykład bardzo atrakcyjne dla naszych pracowników, ich rodziców jest to, żeby zobaczyć, co mój Jaś robi w tej pracy i co on tak naprawdę produkuje i o co mu tak naprawdę chodzi. I nasze wycieczki po laboratorium no, biją rekordy popularności. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, to jest na nocy muzeów też możliwość zobaczenia, ale to jest na przykład świetne, że nasza firma daje nam taką możliwość nawet w ramach tych godzin pracy w cudzysłowie realizować nasze własne pasje, nasze rzeczy, które są dla nas gdzieś tam ważne. No to ja nie wiem, czy my jesteśmy dobrym przykładem, bo jesteśmy bardzo małą firmą, więc jakby nie borykamy się z takimi problemami. Tak, u nas pracuje kilkanaście osób, więc jakby nie ma problemu różnych systemów czy elastyczności, ale generalnie no jakby tak, no zgadzam się, że dla młodszych ludzi los planety czy ogólnie jakaś odpowiedzialność ma duże znaczenie. No i tu znowu mogę powiedzieć tylko tyle, że no my jakby od początku też to gdzieś wpisywaliśmy w nasze działania, bo to jest tak naprawdę, nie musieliśmy mieć pracowników do tego, żeby wiedzieć, że nam też na tym zależy. I
I tak naprawdę to my nie musimy jakby się specjalnie naginać do tego. Zaczęliśmy, nie wiem, sortować odpady z produkcji dużo wcześniej niż to było wymagane jakimikolwiek przepisami. Stosowaliśmy tam jakieś technologie też patrząc na to właśnie, czy są niskoemisyjne, czy emitują jakieś lotne związki organiczne, czy też nie i tak dalej. Więc jakby począwszy od takich prostych działania na wspieraniu różnych fundacji, gdzie na przykład no, też jakby wspólnie z pracownikami decydujemy na to, nie wiem, kogo chcemy wesprzeć. No oczywiście my jesteśmy małą firmą, więc też no, te działania nie są jakieś gigantyczne tak, w naszym wydaniu, ale no, też uważam, że nawet na tą mikroskalę fajnie, jeżeli się znajdzie trochę pary do tego, żeby coś takiego zrobić. Nie? Także, no, ale to... No my z kolei jesteśmy wielką organizacją, gdy chodzi akurat o te rzeczy środowiskowe, to nawet Departament Zielony, no odpowiadamy za miasto i tu świadomość jest szkolenia pracowników w tym aspekcie i generalnie no działania, które mają sprzyjać tym wszystkim wyzwaniom. Teraz, jak wiadomo, mamy nowego prezydenta, dla którego wszelkie kwestie prospołeczne są szalenie ważne i pewne inicjatywy się zaczynają w urzędzie jako w organizacji, wolontariat pracowniczy i zachęcanie do tego, więc tutaj myślę, że akurat z tym nie będzie problemu, żeby na przykład w godzinach pracy móc się realizować w tym zakresie. Gdy chodzi o takie elastyczne formy, to co było wspominane wcześniej, że pokolenie by oczekiwało, no to no nie wiem, może sekretarz się kiedyś zmieni, będzie milenialsem i łatwiej będzie to wprowadzić, bo na razie chyba, na razie nie ma takich planów. Aczkolwiek już w ramach, mówię, każdej komórki jakoś sobie radzimy, ale myślę, że gdy chodzi właśnie o to poczucie, bo w ogóle to mi się podoba, że młodzi ludzie są tacy świadomi i jakby preferują te tak zwane mądre marki i tak dalej, myślę, że urząd może być takim miejscem. Jesteśmy zobligowani tak, do pewnych działań, powinniśmy dawać przykład i mówię, takie poczucie misyjności i to, że praca jest na rzecz mieszkańców, my nie jesteśmy firmą, która jest nastawiona na zysk. Tak? Dla nas ważniejsze są realizacja tych potrzeb mieszkańców, intencje są dobre, no wiadomo, wielkie miasto różnie to wychodzi, ale się staramy i tutaj można, wydaje mi się, że tutaj w tym aspekcie młodzi ludzie będą mogli się realizować. A pewne takie rzeczy już nawet sobie myślę uspołaczniające wewnątrz organizacji, to widzę, że też się zaczynają, taki mamy wewnętrzny newsletter, jakieś tam rozgrywki brydżowe, a jakieś wspólne biegi, no nawet takie integrujące, bo w wielkiej organizacji problem jest komunikacji, tak, znania się z innymi i tego typu inicjatywy też się zaczynają pojawiać, co też dobrze, żeby ludzie między sobą się integrowali, co też jest ważne dla tych kolejnych pokoleń. Także. Nie jestem przedstawicielką wielkiej firmy, tak? Jakby Instytut Millennials, mianowicie chciałam tylko dodać, że rzeczywiście to poczucie misyjności, to co Łukasz powiedziałeś na samym początku, to jest bardzo ważne, ale też ważne jest to, żeby dać możliwość zaproponowania czegoś tak naprawdę, wysłuchania tego, że ludzie chcą robić wolontariat, tak? Kiedyś to było mało popularne, w tej chwili ja pracując w różnych festiwalach wcześniej i tak dalej, wiem, że ludzie chcą to robić i spotykają się te dwa pokolenia na wolontariacie, mówią do siebie na perty i są przeszczęśliwi, że później na początku się gdzieś tam, mam wrażenie, że obawiają wzajemnej współpracy, a później się okazuje, że są bardzo dobrymi znajomymi, którzy kończą. Czy jeżeli przyjdzie ktoś z inicjatywą, chodźcie, pogramy w planszówki, umożliwić im to, tak? Tym samym tak naprawdę to poczucie spełniania się gdzieś tam i dokonywania pewnych rzeczy poza pracą jest i otwartość tak naprawdę jest w porządku. Dziękuję. Mamy bardzo wysoki poziom spójności, więc mam ostatnie pytanie tak naprawdę, ale takie, które spróbujemy zebrać w pigułkę pewną rzecz, bo nikt nie jest doskonały, żadne pokolenie nie jest idealne. Pokolenie X miało swoje wyzwania i trudności, miało też swoje bardzo mocne strony, tak samo było wcześniej. Pytanie, jaka jest największa, oczywiście statystycznie, tak, bo jak wiemy ludzie są różni, ale jak średnio, największa zaleta tego pokolenia, jaka jest jego największa słabość?
co jest ich taką najmocniejszą stroną, a co najsłabszą. Wiem, że chwilę możecie chcieć pomyśleć nad tym, jaka jest odpowiedź. Jeżeli ktoś już jest gotowy i ma w głowie, jak można byłoby odpowiedzieć, to będę wdzięczny. Też jestem ciekaw z publiczności. Jaka jest wasza perspektywa? Co jest tak jak wysłuchaliśmy, przegadaliśmy to wszystko, co jest najmocniejszą stroną tego pokolenia, które nadchodzi i kolejnych, które będą za chwilę wchodzić, a co jest najsłabszą, która najbardziej wymaga wspierania i rozwijania? Najsłabszą moim zdaniem jest fakt szybkości. To jest takie pokolenie, które bardzo szybko chce bardzo szybkich efektów. Jeżeli nie ma szybkich efektów, to zaczyna się taka pewna frustracja, taka, no nawet nie wiem, w zależności od tego od jednostki, to jest dla mnie. A plus to jest to pytanie i kierowanie też osoby, która gdzieś tam pracuje, współpracuje z nami, w kierunku, w którym młodzi ludzie by chcieli. Tak? To jest dla mnie ogromny plus tej komunikacji takiej bezpośredniej. No szybkość, ta szybkość może powodować, może brak koncentracji. Ja bardziej powiem, co jest dla mnie największą wartością. Właśnie tak jak generacja się nazywa, why? Pytanie dlaczego? Naprawdę wielokrotnie podczas różnych nawet szkoleń, zarządzania właśnie jest to mówienie o pytanie o sens, o tym, że nie wiem, szef nie wyjaśnia tego sam z siebie, pracownik się nie zapyta, że wchodzą ludzie, gdzie nawet jeżeli takie niedobory ma ten szef, no to szybko zostanie w pozytywnym tego słowa znaczeniu naprostowane, bo takie pytanie padnie, tak? A z takich pytań możemy dojść do rzeczy, które usprawniają pewne procesy, no do zastanowienia się w ogóle, no bo właśnie, bo tak było robione i robimy, nikt się nie pyta. No tutaj pytaniem, właśnie odwagą na zadawanie tych pytań, uważam, że mogą wywołać coś dobrego. Dziękuję. No to ja się podpiszę. Znowu jesteśmy zgodni, ale no tak, to jakby trudno się nie zgodzić. Z mojej perspektywy też ta odwaga w kwestionowaniu rzeczywistości to jest ich zdecydowanie największa zaleta, a niecierpliwość to największa wada. Już nie wchodząc w jakieś straszne szczegóły. Super, dziękuję bardzo. Ja myślę, że dla mnie największą zaletą tego pokolenia jest to, że chcą się uczyć i są otwarci na uczenie się rzeczywiście przez całe życie, co daje im bardzo dużą szansę. Natomiast wyzwanie, które jest przed nami, to tworzenie dużych struktur. To znaczy wydaje mi się, że my chętniej pracujemy w małych strukturach, małych organizacjach, tworzymy małe, niszowe rozwiązania, ale są takie rzeczy, które musimy stworzyć w bardzo dużej organizacji. Na przykład to, czym my się zajmujemy, nie jest do stworzenia w mojej organizacji. To są tysiące ludzi, którzy muszą rozumieć i mieć jedno why. I to jest nasze bardzo duże wyzwanie dla dużej organizacji, jak zaangażować osoby, które bardzo dobrze muszą rozumieć to why, przez kilka lat do pracy nad jednym pomysłem. I to będzie duże wyzwanie dla naszego pokolenia, czy i jak to zrobić. Super, dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, trochę wcześniej niż planowaliśmy, ale wobec takiej zgodności będziemy podsumowywali. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać, jeszcze skomentować odnośnie tego, jaka właśnie jest ta największa siła, którą widzicie, to co Wy obserwujecie, albo słabość, którą dostrzegacie, z którą trzeba byłoby pracować? Spójność. Okej, okay. Dobra. W takim razie, szanowni Państwo, pięknie dziękuję prelegentom i panelistom. Bardzo dziękuję Państwu za zjawienie się na tej konferencji. Dziękuję też za to, że przychodząc tutaj wykupiliście te bilety. To jest bardzo fajna rzecz i bardzo fajny, myślę, sposób też wsparcia bardzo potrzebnego. Podsumowując wszystko, o czym tu mówiliśmy. Puenta jest z tego, co mówiliście, jakby mamy taki poziom ujednolicenia, myślę, na koniec, co jest fajnym efektem dyskusji, rzadkim bardzo, ale bardzo fajnym, że kluczowe faktycznie jest i docenienie tej odwagi, potraktowanie jako ogromnej korzyści, nawet jeżeli jest czasami irytująca. Tak? Bo czasami jest, powiedzmy sobie wprost, dla niektórych to będzie drażniące lekko na zasadzie myślenia, no kurczę, ja jednak taki otwarcie wprost pytający nie byłem, ale na dłuższą metę to faktycznie przynosi mnóstwo dobrych rzeczy. Bardzo dziękuję za udział w tej konferencji, bardzo dziękuję Urzędowi Miasta za organizację tego, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy w takiej fajnej przestrzeni się spotkać. Bardzo dziękujemy.
No i powodzenia w naszych codziennych kontaktach międzypokoleniowych. Miłego dnia.